Halo, halo, witam wszystkich. Jestem Marcisław, jesteście o to jest Enigmatis 2, mgły Ravenwood. W poprzednim odcinku działo się dużo, ale my na koniec zbudowaliśmy sobie prowizoryczną kładkę, co pozwoli nam przejść na drugą stronę mostu do wioski Drwali, gdzie znajduje się najpewniej osoba wyglądająca bardzo podobnie do Hamiltona z pierwszej części. Czy to on? Zobaczymy. O! Znajdźki. Czy widzę motylka? Chyba nie. Motylków powinno być 30. A więc około jednego na każdą lokację. Plus też na przybliżeniach na obiekty, bo był też na mapie. Co tu mamy? Niestety nie mam już emblematu. Kształt tego wyżłobienia wygląda znajomo. Aha, szkoda, że go nie mam. Tarka do prania i czysta woda. Dobra. Prosta stara kłódka, może otworzę ją czymś cienkim? Może. Rybą. Co za oknem? Spędzi rodzinny dzień w parku Ravenwood. Zabierz rodzinę do parku Ravenwood. Dzień rodzinny? Heh, akurat. Okno jest zamazane, nie mogę zajrzeć do środka. No, a dobra, chyba że z drugiej strony jest zamazane, no to wtedy jednak jest problem. Nie widzę motyla, no to możemy ruszać dalej. Typowa chata Drwala. Gwoździe trochę wystają. Można by je wyciągnąć. Młotkiem. Co dalej? Motyl. Hech. Mam gwóźdź. Wow. Droga jest całkowicie zablokowana. Nie tam zablokowana. Otworzysz to za pomocą gwoździa? Potrzebuję drugiego cienkiego narzędzia. Tu nic nie widzę. Dalej nie przejdę. Czy z tyłu coś się odblokowało? Jestem pewien, że tak. Aha, w ekspozycji. Czy mogę dać niedźwiedziowi drewnianą rybkę? Mogę. I co on tam ma? Układankę. Typu, który nawet lubię. Hech. A ryba miała wyjechać. Aaa, ma to sens. I kolejny fragment zamka do celi. Najpewniej będą poukrywane wszystkie w tych miejscach oznaczonych tym znakiem słoneczkiem. Okej, czy to było wszystko, co było po tamtej stronie? Tak. A to oznacza, że najpewniej jak pójdę teraz do naszego nieznajomego współpracownika i dam mu ten fragment rzeźby, usłyszę kawałek historii, to dostanę narzędzie, które mi jest potrzebne. Też więcej historii. He came away victorious. Asmodai, the king of all demons and the wielder of darkness, was defeated. No, szybka historia. Tylko ważne pytanie, co to ma wspólnego? O, mogę sobie powtórzyć fragmenty opowieści.
jaki to ma wpływ na dalszą historię, bo takich rzeczy się nie mówi bez powodu. Skoro rozszerzają mitologię świata, znaczy, że mają zamiar coś z tym robić. Ej! Oddawaj! Nic mi nie dał. No co za sknera? I tu już nic nie ma. No to cóż, tylko przy chatach coś zostało, najwyraźniej coś pomijam. A, skinka. What was that? Is someone inside? Pali się tam światło. Duża jest szansa, że mnie nie widzi, chociaż nie, tutaj też jest jasno. Gotowy czy nie, wchodzę do ciebie uzbrojony w dwa wisiorki w kształcie motyla. Przepraszam za najście. Aha, to tylko panowie. Znaczy pan i pani. Motylek. Sielska scena. I deski, które są iluzją. Znalezione w posiadłości Whitmarsha. Ciekawe, kto byłby ubrany jak Hamilton i węszył w posiadłości Whitmarsha. Schemat iluzji. Iluzja? Szkic przedstawia przemianę parku w zamkniętego i ponurego w pogodny i dobrze prosperujący. Pracownik parku? Wesołe zwierzaki. Gdy w parku było słonecznie, było ich sporo. Iluzje. Dobra, to już było. A tutaj? Strażnik. Strażnik spisał się świetnie. Troje wścibskich ci ciekawskich nie unieszkodliwiono. Wciąż wykazuje oznaki świadomości. Niewielkie ryzyko. Pozbyć się w końcu tych dowodów. To opuszczona budka biletowa przy wejściu do parku. Ho, ho. Potrzebuję narzędzia. Śrubokręt rozgrzany do czerwoności. Nie podniosę go gołymi rękami. A taki gorący może być o wiele bardziej śmiercionośny. Spoko, spoko, zaraz otwieram. No w sumie racja, on ją porwał. I'm fine. My friend rescued me when the monster attacked. He told me to hide if I saw anyone coming and to protect this. Friend? Najpierw mówi straszny pan, teraz mówi czy tam zły pan, a teraz mówi friend? Może chodzi o dwie inne osoby. Może. I recognize these. All the pictures refer to Maple Creek. And there's the evil preacher I've been hunting. Czy może zadzwoni w którymś kościele? Co tam jest? Nie ufaj mu. Szanowny panie, wiem, że był pan w Maple Creek, gdzie doszło do pewnych wydarzeń. Wiem też, że podjął pan pościg. Powinniśmy się spotkać. Jestem w posiadaniu informacji, które mogą pana zainteresować. Z poważaniem, Gerald Whitmarsh, czy no Gerald, obojętnie. O, a cóż tu mamy? Kolejny fragment i moneta. Neron? Hamilton, is that you? Yes, your old friend from Maple Creek. Who was also hunting the preacher. I'm glad you're here. Whitmarsh sent me an invitation. Always distrust people who want to tell you something interesting. I've been spying on him, spying on me for a while now. Watch this place change. Doom and gloom into flowers and sunshine. I knew something was wrong here. Then the Simpsons arrived. I tried to warn them, but I couldn't without blowing my cover. I could feel the park wanted them. I tried stopping them at the gate, but
Becky's parents were already gone. I managed to scare off the bird. Now, here we are. I couldn't wake you up. Your car was broken down and I had to think fast. I hid you in the bushes and brought Becky here. I was gonna come back. Then that cruddy old stairway finally gave in, got hurt pretty bad, and my lockpicks fell right out of my pocket. I need to sit. I think my leg's broken. Give me a minute. I'll be all right. Please, can you help Mr. Hamilton? Nach. Nie. To jest wygląda jak moneta z Neronem. Najpewniej. Please, can you help Mr. Hamilton? My legs bungled pretty bad. I don't think I'll be much help to you from here on out. Jakbyś pomóc śrubokrętem. Sielska scena, tu nic nie ma. Co to, a to. Nic innego tutaj nie chwycę. Sznur do suszenia bielizny rozwieszony nad piecykiem. Sprytnie. Okej, ja na razie was zostawię. Monetą podważę? Nie. Śrubokrętem najpewniej. Na pewności, czy gdzieś coś się pokazało nowego? Tak. Na ekspozycji najwyraźniej są nowe śmieci do zebrania. A nie, moneta. Racja, moneta. Aha. A świat działa inaczej, tak? Aha, po prostu wrzuca się monetę i ta moneta zajmuje pewną przestrzeń, która sprawia, że wypycha ta figurka żeton. Ma to sens. Co to jest? Proszek do prania. Ale nadal nie mam czego wyprać. Dochodźmy z powrotem, bo wypadałoby... Chyba, że coś tu jeszcze nie. To wszystko było. Chodźmy po nasz kolejny artefakt i kolejny fragment historii. In the epic battle of light against darkness, Archangel Raphael defeated Asmodai and left the world restored back to peace and calm. The demon was not entirely destroyed, though. A trickle of his spirit survived, for the last sparkle of his fiery life force was bound to the very hearts of his worshippers. I tego jeszcze jest, no trochę więcej niż połowa. I nadal nie dostałem żadnego podziękowania w postaci czegokolwiek namacalnego. Szkoda. It's broken. I need a bandage and something straight to set the leg. I mamy śmieci do zebrania, wystarczyło nacisnąć i zobaczyć. Dobrze, winogrona? Gdzieś się chyba widziałem. No tak. Podstawka na jajko. Przynęta. Dalej. Kotwica. Kotwica? A no tak. Tatuaż. Perfumy. Gdzieś tu może... Aha. Haczyk jako przynęta. Okej. Okay.
perfumy. Jakiś z tych słoików? Nie. To. Breszka? Chusta. Breszka. Pierwsze słyszę. Topór. Fajka. Futro. Wąs? Nie. Ja wiele gorzej. No wiele gorzej. Breszka. Co to jest? Aha. Co to jest? Coś w rodzaju łomu? Rękawica? Ciekawe po co? No wiem. Nie potrzebuję tak długiej deski. Okej. Zabieramy śrubokręt. Ale po co? Ekspozycja. Suwmiarka. Okej, tego jej na razie nie widzę. To nie jest suwmiarka. Dalej. Podkowa. Sznurek. Kubek. Chodak. Tu stoi. Auto. Plus. Liczy się, liczy się. Piła? Nie obejdzie się bez kluczyka. Kluczyk wisi tu. Jest piła. Poziomica. I trzy wilczątka. Osiągnięcie szybkie trio. Klasyczne. Dla gier tego studia. Trociny. Czerwona róża. A, muszę otworzyć. Otworzyć farbę i pomalować róże na czerwono. I gdzie jest suwmiarka? To jest dość charakterystyczny przedmiot. Gdzie on może być? Ej, użyjmy wskazówki. Co? Okej, dobra, troszeczkę mniej charakterystycznie wygląda. Piła do drewna. Jej, mogę sobie przeciąć kawał dechy, żeby mieć... stazę? Cokolwiek potrzebuję... sznura, czy bandaża, czegokolwiek. Czy został tutaj kawał jakiejś szmaty? Jakiejkolwiek. Nadal na ekspozycji mogę coś znaleźć. A no tak. I jest bandaż. Tyle, że jest brudny. To się dobrze składa, bo przygotowałem mu pranie. No i świetnie. Jeszcze jest mokry. Wysuszyć go.
Rzeczy się tak szybko nie suszą, ale niech wam będzie. Najpierw bandaż, potem dechy i znowu bandaż, tyle, że nie mam drugiego. Jeszcze tego przewiązać. Czy tutaj coś jeszcze leży? No nie do końca. Jedyna rzecz znajduje się przy chatach. A najpewniej w chacie. Please, take this. These are my last ribbons. You can use them to help Mr. Hamilton. Then we can go and bring my parents back. A no, możemy. Tak jakby. Dobra. Done. The leg should be fine. Just don't re-injure it doing something stupid. I'll need something to prop myself up with. No to znajdziemy mu jeszcze lasencję. Co mam? Dzidę jakąś. A do czego mi ona? Nie mam pojęcia. Aha. Do rozwiązania worka? Mieszka, czegokolwiek. Zimowacza. Pa. Znalazłem flaszkę. Pod kapeluszem. Jest kula. Łuska? Nie widziałem tutaj łuski wcześniej. Chyba, że tak. No, w sumie rację. Więcej niż jedna. A łuski! Bizon. Szelki. Motyl, dzwon, monokl, chochla, gwizdek. Też chyba gdzieś widziałem? Ale gdzie? Co to jest? Nie mam pojęcia. Nic ważnego. Dalej, zimowa czapa. No i gwizdek. Poszło. Bezbłędne celowanie, osiągnięcie, kula ortopedyczna, masz. Thank you, detective, and Becky. If not for your help, I'd be a permanent resident in this awful place. Now, I propose that we split up. Take Becky somewhere safe and call the police. I'll search for her parents. No! I'm not going anywhere without my mom and dad. You're in harm's way, sweetheart. And that's a set of train tracks you don't want to be on. Don't try to play the tough guy. You're hurt bad. Yes, we should split up, but you're taking care of Becky. I'll keep searching. I'll find them. Promise. Osiągnięcie pomoc na dłoń. O nie, Raum. Wydaje dźwięki orka z Gotika. Okej. Widzę, że ktoś tu nadal trzyma sztylet z pierwszej części. The bird must have taken her to Whitmarsh Manor. Had to go and get myself injured. Listen, the way up there is blocked. I found a map showing tunnels running all under this place during my surveillance of Whitmarsh. You can take them to the other side of the park. The exit is marked on the map. Co to jest? Ja wiem, co to jest. To guzik do windy. You have to go on without me. I'll stay topside and do what I can from here. One more thing, detective. You and I meeting here, it isn't a coincidence. Be careful. Ano, ktoś nas tu zwabił. Pod ziemiami, tak? No jak pod ziemiami, to pod ziemiami. Czy na górze coś jest? Nic nie ma. A.
Wiecie co, chętnie bym poszedł od razu pod ziemiami, ale to jest idealny moment, żeby przerwać. Mówiłem 30 minut, ale w sumie jest 25, no to prawie tyle samo. Co nie? Podwójny trop? A, racja. Ślady iluzji. Czy mamy tutaj... Tak, mamy wszystko spisane. 20 z 30 śladów iluzji. Te ślady iluzji nie są trudne do znalezienia. One świecą i to mocno. Chociaż wiecie co? Mogę jeszcze otworzyć to drzwi. Okej. Okay. Oj, nie będę lubił tego... tej łamigłówki. Oj, nie będę. Obracamy naraz obiema stronami. Może od początku? Tak, X sprowadzić tutaj. A to obraca w ten sposób. Obraca całością. Może jak będę obracał w chaotycznym porządku, który wcale nie jest porządkiem, to prędzej czy później się uda. Potrzebny mi jest znak. W sumie jest dobrze. O! Drzwi otwarte. Ale co jest za nimi, to zobaczymy w kolejnym odcinku, gdyż to nie jest wystarczająco długi, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo wolałbym, żeby nie mieszać dwóch ważnych wydarzeń, a pewnie tam będzie ważne wydarzenie, jak na przykład posiadłość Whitmarsha. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże,